Wielu sceptyków, którzy nie wierzą w mistycyzm i uważają, że na wszystko można znaleźć naukowe wyjaśnienie, wątpi w wiarygodność dostarczonych przez nas niekiedy informacji. Nie ma jednak sensu zaprzeczać, że w naturze istnieje wiele niewytłumaczalnych anomalii, które bywają przerażające. Prawie wszystkie zjawiska naturalne da się wyjaśnić za pomocą praw fizycznych i wzorów matematycznych. Jednocześnie wciąż istnieją miejsca na świecie, które wymykają się ludzkiemu pojmowaniu. Bez względu na to, jak bardzo naukowcy się starają, wszystko idzie na marne. Strefa anomalna to miejsce, w którym coś zaburza normalny przebieg danego zjawiska. Z reguły mogło stać się tam coś istotnego. Na przykład strefa anomalna powstała po upadku meteorytu, albo ludzie mieszkający w pobliżu od dawna obserwowali tam już dziwne rzeczy. Obecnie na świecie istnieje ogromna liczba miejsc, w których występują takie anomalne zjawiska. Jest ich tak wiele, że niektórym udaje się je nagrać lub sfotografować. W internecie można znaleźć dziesiątki tysięcy takich nagrań. My przyjrzymy się dziś tym najciekawszym, najbardziej dziwnym i niesamowitym. Dzwoniące skały. Gdy uderzacie w kamień, zwykle spodziewacie się głuchego dźwięku, w skrajnych przypadkach stuknięcia, ale nie odgłosu niczym dzwonek. To wydaje się dźwiękiem nieoczekiwanym, jakby kamienie były metalowe i puste w środku. Od wielu lat to dziwne zjawisko wprawia w zakłopotanie naukowców i geologów. Przeprowadzono kilka eksperymentów na kamieniach, ale natura zjawiska pozostaje niejasna. We wschodnich Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania, znajduje się miejsce, gdzie można zaobserwować niesamowite zjawisko, czyli dzwoniące skały. Mówi się, że skały czasami dzwonią niczym dzwony, wywołując niewytłumaczalny niepokój, a nawet zwierzęcy strach u wszystkich wokół. Ciekawe, że tylko tutejsze czerwono-brązowe góry są obdarzone takimi zdolnościami muzycznymi. Zarówno małe kamienie, jak i ogromne bloki skalne o nieokreślonych kształtach, ważące do kilku ton, mogą dzwonić jednakowo. Sekret kryje się w tajemniczych górach. Naukowcy odkryli, że dźwięki wydawane przez skały nie są związane z prądami powietrza w górach. Tworzą się głęboko pod ziemią, jednak nawet przy pomocy nowoczesnego sprzętu nie udało się ustalić ich źródła. Natura pochodzenia głośnego dźwięku to nadal zagadka. Dziwne zachowanie ptaków. Cuda zdarzają się we wszystkich krajach, ale liderem są oczywiście Indie. W tym kraju znajduje się jedno z najbardziej niewytłumaczalnych i tajemniczych miejsc na świecie. Badacze i miejscowi są zdumieni dziwnym zachowaniem ptaków. Według lokalnych przekazów, każdego roku pod koniec lata, we wrześniu, do doliny Jatinga zlatują się tłumy ptaków niczym szarańcza. Z dużą prędkością pędzą w dół i rozbijają się o ziemię. Masowe samobójstwa ptaków trwają przez kilka dni z rzędu. To zjawisko od dawna budzi wątpliwości, ale naukowcy postanowili sprawdzić, czy lokalni mieszkańcy nie kłamią. Według obserwacji badaczy ptaki wydają się być w transie. Po zachodzie słońca od 19 do 22 tysiące ptaków nurkują w kierunku światła. Jeśli weźmie się w ręce ptaka, który przetrwał zderzenie z ziemią, wydaje się, jakby spał. Nie próbuje uciec, nie szuka wody ani jedzenia. Po 3 lub 4 dniach takiego szoku ptak odlatuje, jakby nic się nie stało. Nie wiadomo, z jakiego powodu ptaki przylatują nocą. Zdecydowana większość ptaków pozostaje aktywna w ciągu dnia. Dlaczego więc co roku i to nocą wpadają tam w tę samą pułapkę? Czy w indyjskiej wiosce istnieje jakaś magnetyczna anomalia, która spycha ptaki z właściwej drogi? Dlaczego dzieje się to w nocy i tylko raz w roku? Do dziś nie ma ani jednego zrozumiałego wyjaśnienia zjawiska spadających ptaków. Diabelski kocioł. W stanie Minnesota w USA ma miejsce zjawisko, o rozwiązanie którego naukowcy walczą od wielu lat. To tak zwany diabelski kocioł. W tym miejscu przez skały przepływa rzeka Brul. Część rzeki wpada do jeziora, a druga część wpada do dołu. Nie wiadomo, dokąd prowadzi ten dół. Odnosi się wrażenie, że woda nie płynie nigdzie dalej. Oczywiście istnieje założenie, że woda dostaje się do podziemnego systemu jaskiń, ale wtedy musi gdzieś wypłynąć, na przykład obok jeziora.
Haczyk polega na tym, że nie można dokładnie określić, gdzie płynie woda, która dostała się do diabelskiego kotła. Przez lata ciekawscy turyści wrzucali patyki lub inne przedmioty do bulgoczącej wody, aby sprawdzić, czy pojawią się w dole rzeki, ale nigdy się to nie udało. Naukowcy też starali się w każdy możliwy sposób dowiedzieć się, dokąd prowadzi kocioł. Na przykład wlewali tam farbę, aby zaobserwować, gdzie pojawi się kolorowa woda. Gdy to nie zadziałało, wrzucili tam piłki ping-pongowe, które również zniknęły bez śladu w diabelskim kotle. Tym samym miejsce to przepełnia niesamowita tajemnica, której rozwiązanie być może kryje się niedaleko. Wrota piekieł. Co roku świat zaskakują miejsca, które nie pasują do istniejącego obrazu naszej planety, ale to nie powoduje, że coś będzie mniej lub bardziej prawdziwe. Jednym z najdziwniejszych, przerażających dla człowieka okazało się miejsce w Turkmenistanie, które miejscowi nazwali Wrotami Piekieł. Krater gazowy Darwaza znajduje się na turkmeńskiej pustyni Karakum i wygląda niczym Wrota Piekieł. To dziura o średnicy około 60 metrów i głębokości dochodzącej do 20 metrów, będąca efektem wykopalisk prowadzonych tam w czasach Związku Radzieckiego. Podczas tych badań geologicznych grupa naukowców odkryła złoża gazu ziemnego, co niemal doprowadziło do śmierci ogromnej liczby ludzi. Kierownictwo projektu postanowiło podpalić gaz, aby nie zatruł on okolicznych mieszkańców. Ogień, który powinien płonąć nie dłużej niż 5 dni, płonie nadal, od ponad 40 lat, wzbudzając strach w każdym, kto się do niego zbliża. To anomalne zjawisko wciąż jest badane. Odwrócony wodospad. W momencie, w którym chcecie zrobić sobie selfie na tle typowego zjawiska przyrodniczego, wodospadu, ten postanawia was zaskoczyć. To nie żart, woda w wodospadzie w Republice Chile nie spada, ale płynie w górę. Odwrócony wodospad to niezwykłe zjawisko, które, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, w ogóle nie podlega żadnym prawom fizyki. Wbrew pozorom, to nie tajemnica. Podczas gdy wasz umysł wariuje niczym woda w tym wodospadzie, odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się wprost przed waszym nosem, a wręcz dmuchają bezpośrednio na was. Chodzi o wiatr. Podczas gdy strumień wody opada, unosi go potężny wiatr, wydmuchując wodę w górę. Sprawia to wrażenie, jakby woda w wodospadzie nie spływała, ale się unosiła. Krąg lodu. Zimą wodę pokrywa lód, a czasami przybiera on formę idealnego dysku. Zjawisko to występuje w wielu zbiornikach wodnych na świecie. To dość duży, regularny krąg lodowy, który powoli obraca się na środku rzeki. Czasami w lodowatych jeziorach i strumieniach Ameryki Północnej gromadzi się cała kolekcja takich dysków lodowych o małej średnicy. Nazywano je lodowymi patelniami. Dokładne przyczyny pojawienia się kręgów lodowych nie są znane nauce. Istnieje jednak dość prawdopodobna teoria. Aby w zbiornikach pojawił się równomierny krąg lodowy, musi zaistnieć kombinacja kilku czynników: niskich temperatur, określonej prędkości prądu i zakrzywionego kształtu linii brzegowej. Pod wpływem prądów wirowych bryła lodu powoli obraca się w wodzie, a krawędzie zacierają się, gdy uderza w ląd. Najwcześniejsze wzmianki o takim zjawisku pochodzą z 1895 roku. Najczęściej spotyka się je w Skandynawii i Ameryce Północnej, choć kręgi zaobserwowano także w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy w Rosji. Przeciętna średnica dysków wynosi około 15 metrów, a największy w historii krąg lodowy zauważono na jeziorze Bajkał. Jego średnica osiągnęła aż 4 km. Piana morska. Zazwyczaj to anomalne zjawisko występuje w grudniu w nadmorskim kurorcie w Lancashire. Całą nadmorską część miasta pokrywa morska piana o kolorze przypominającym cappuccino. Zjawisko to nazwano przybrzeżnym cappuccino, to zjawisko naturalne. Patrząc na nie, można by pomyśleć, że ktoś urządził w morzu ogromną kąpiel w pianie. Sami mieszkańcy porównali to zjawisko właśnie do cappuccino. Według naukowców piana stała się efektem gigantycznego połączenia soli morskiej, glonów i wszelkiego rodzaju odpadów, które znajdują się w wodzie. Pod wpływem podmuchu wiatru tworzy się gęsta piana, która pędzi w kierunku brzegu, gdzie stopniowo topi się i znika bez śladu. Zjawisko przybrzeżnego cappuccino nie stanowi zagrożenia dla człowieka, chociaż wyraźnie nie zaleca się korzystania z wody z taką ilością piany. Dolina Czarnego Bambusa.
Za jedną z najbardziej niewytłumaczalnych, anomalnych stref na świecie uważa się Dolinę Heizhou w południowych Chinach. Nazwę doliny tłumaczy się jako Dolina Czarnego Bambusa. Na przestrzeni lat wiele osób zniknęło w tym miejscu bez śladu w tajemniczych okolicznościach. Nigdy ich nie odnaleziono. Często zdarzają się tam wypadki i ludzie umierają. W 1950 roku z nieznanego powodu w dolinie rozbił się samolot. Maszyna nie miała żadnych problemów technicznych, a załoga nie zgłaszała niebezpieczeństwa. Według statystyk tylko w 1950 roku w wąwozie zaginęło około 100 osób. Przez kolejnych 12 lat dolina pochłonęła drugie tyle samo ludzi. Raz zniknęła cała grupa eksploracyjna, a w 2006 roku zniknął tam oddział kartografów wojskowych, którzy zajmowali się korygowaniem map reliefowych tego terenu. W 2009 roku w dolinie zaginęła grupa leśników. Mamy nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne i interesujące. Możecie je polubić, zasubskrybować nasz kanał i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Przed nami jeszcze sporo ciekawych materiałów. Do zobaczenia wkrótce!